Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, dzień dobry, w naszym studiu Aleksandra Mrozek, radna sejmiku lubuskiego, samorządowe lubuskie, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Pani radna, wrócimy pół roku do tyłu, grudzień 2022, sesja nadzwyczajna miała się odbyć chyba wtedy. Sesja się nie odbyła, przewodniczący Maciuszonek powiedział, że ma prawo jej nie zwołać, powołał się na zapis statutu województwa, które regulują odbywanie takiej sesji nadzwyczajnej, ale po czasie dowiadujemy się, że te przepisy, które są w tym statucie województwa, znalazły się tam w sposób, no delikatnie mówiąc, chyba dziwny, ponieważ zakwestionował je sąd administracyjny w Gorzowie po interwencji wojewody, który złożył do sądu taką informację i domagał się rozpatrzenia, czy te przepisy w ogóle mogą istnieć w takim kształcie, w tym regulaminie, w tym statucie. Jest pani zadowolona? Odpowiem tak. Pan przewodniczący powołał się na opinię prawników i taką nam przysłał jako też inicjatorom tego zwołania tej sesji. Dotyczyła ona ZIT-ów, czyli bardzo poważnego tematu, bardzo istotnego, kwestii dzielenia środków na poszczególne jednostki, a zatem tematu ważniejszego nie ma w samorządzie, jak możliwość pozyskiwania środków i klarowność tego podziału. Pod tą opinią nie podpisał się nikt. No i cóż, te zapisy pozwalały panu przewodniczącemu w jego interpretacji na dowolność podejmowania decyzji albo uznaniowość. Sąd orzekł, że tak być nie może i bardzo słusznie, że nie może, bo przecież tak naprawdę rola przewodniczącego to jest rola taka stricte administracyjna przy bardzo prestiżowej z jednej strony, ale z drugiej to jest zobowiązany do zwołania sesji. Oczywiście krytykowaliśmy tę decyzję, mając otwarte pretensje, mówiąc, że tak nie powinni być traktowani radni, którzy chcą porozmawiać na temat istotny, no ale ta krytyka kosztowała niektórych, a patrzę na siebie, bo po krytyce już pan przewodniczący nie wyrażał zgody, na przykład radnej Mrozek, na to, żeby uczestniczyła w tematycznych konferencjach i szkoleniach dotyczących akurat obszaru, w których to działam w ramach komisji. A nie wyrażał zgody na udział w konferencjach? Ja tego nie rozumiem. Po prostu nie wyrażam zgody. Tak dosłownie brzmi. I teraz odpowiem tak. Oczywiście ze strony radnych to taka czysta była kurtuazja i grzeczność. Panie przewodniczący, wyrazi pan zgodę? Z uwagi na to, że chodziło o delegację, nie chodziło o 30 zł zwrotu kosztów tej delegacji, tylko o bezpieczeństwo, bo wyjeżdżamy, w drodze wszystko się może zdarzyć, delegacja jest delegacją. Dwukrotnie pan przewodniczący na przykład. No, chodziło o formalność, odmówił, żeby formalnie tak, byli państwo przedstawicielami w tym momencie. Na udział w forum turystycznym we Wrocławiu, na szkoleniu w Łodzi, a zatem już dziś po tym wyroku, po tym orzeczeniu, no gdyby się tak stało, że odmówi, no to już by działał w ramach recydywy, bo pana przewodniczącego rolą jest nie tylko organizowanie szkoleń, ale też wspieranie tych radnych, którzy mają ambicje realizowania mandatu w oparciu o najnowsze informacje, do czego są zobowiązani wręcz do zdobywania. A zatem cieszę się bardzo z tego wyroku. Czasu nie cofniemy. Nie cofniemy tej sytuacji, gdzie mogliśmy rozmawiać o ZIT-ach, ale myślę, że kończy się dowolność interpretacyjna. No właśnie, a w moim przypadku dopytać. Dokończę, panie redaktorze, że już dzisiaj nie będę pytać grzecznie, czy pan mi wyrazi zgody, tylko po prostu poproszę o podpisanie delegacji i na tym kończy. Czyli się metoda faktów dokonanych. Tak jest. Chciałem dopytać zatem, co za tym wyrokiem idzie? Czy będą państwo składać nowe prośby o zwołanie sesji nadzwyczajnej, jeżeli zajdzie taka oczywiście ważna okoliczność? Będziemy rozmawiać w ramach klubu. Natomiast jeżeli będzie potrzeba zwołania sesji, to na pewno ją będziemy zwoływać niezależnie od
woli intencji pana przewodniczącego. Tak, tak, tak. Dobrze, pani radna, to pozostajemy jeszcze przy sprawach wojewódzkich. Ma powstać spółka, która będzie zajmowała się tymi technologiami kosmicznymi. Na ostatniej sesji profesor Banaszkiewicz mówił o tym bardzo szeroko, ciekawie dla osób, które się tym interesują. Na pewno było to ciekawe przedstawienie tematu. Ma powstać spółka, na czele spółki ma stanąć, no właśnie, kto? Wie pani już? Po pierwsze, to bardzo się cieszę, że to od pana profesora usłyszeliśmy pełną informację dotyczącą tego przedsięwzięcia, bo wcześniej nikt tak naprawdę nas nie informował, postawił przed faktem uchwały, którą mieliśmy podjąć i większość koalicyjna jakby miała przesądzić. A więc dzięki panu profesorowi wystąpieniu tej prezentacji powzięliśmy dużą wiedzę. Ja osobiście uważam, że powinno być to zinstytucjonalizowane i tak się będzie działo. Kto, pyta mnie pan, kto będzie na czele? No, pan profesor przedstawił taki zarys struktury funkcjonowania, dwuosobowy zarząd, trzyosobowy taki obszar administracyjny z menadżerem w tej trójce, sekretariat, informatyk i menadżer, no i oczywiście Rada Nadzorcza. Co do Rady Nadzorczej, to nikt nie ma wątpliwości, bo w którą stronę nie popatrzymy, są to łupy polityczne, to więc teraz też to będzie. Natomiast co do kwestii związanych z zarządem, no myślę, że będzie to osoba już nie umocowana politycznie, tylko merytorycznie. Powinien to być naukowiec? Może pan profesor Banaszkiewicz? Powinien to być oczywiście przedstawiciel świata nauki i na to liczę, że tutaj już nie będziemy uprawiać polityki. Rzecz jest bardzo ważna. Pan profesor bardzo wyraźnie powiedział, że z tych rankingów, niezależnie od tego, jaki podmiot prowadzi rankingi, musimy z tych dołów podnieść się nieco wyżej. I Park Naukowo-Technologiczny taką szansę stawia. Chodzi o innowacje, które oczywiście, jesteśmy że daleko innowacje, więc to nie może być hasło kraina nowoczesnych technologii, tylko zacznijmy je wdrażać i na badania i na rozwój przeznaczajmy znacznie większe środki. Dobrze, pani radna, to o dużej polityce. Nie wiem, czy słyszała pani, że PSL chce wprowadzić takie weksle na 1 000 000 złotych dla osób, które będą na listach wyborczych, aby nie zmieniały po wyborach, jeżeli staną się posłami, senatorami, żeby nie zmieniały potem barw politycznych. Takie weksle oczywiście in blanco podpisane mają zostać złożone. Co pani na to? Jest to nowum zupełnie w naszej polityce. No, ale myślę, że to taka lubuska innowacja w wydaniu polskiego stronnictwa. Ogólnopolska, nie lubuska. No to szkoda, że akurat tutaj to zaciągamy do naszego województwa. Otóż Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią z najdłuższą tradycją i myślę, że musi mieć wyczucie i rozeznanie co do tego, komu składać będzie propozycje. A no właśnie, bo to jest pytanie. Kto tam jeżeli się... ma wyczucie, jeżeli zna swoich członków, jeżeli ufa tym kandydatom, dla których ewentualnie miejsca użyczy, no to myślę, że to niedobry początek współpracy, kiedy musimy bardzo się obwarować różnymi wekslami, żeby ewentualnie w przyszłości pracować. To inne elementy powinny łączyć. A życie pokazuje, że czasami po stronie też ugrupowania nie jest dotrzymywane słowo, więc takie zmuszanie do czegokolwiek z przymusu nie ma nic dobrego. A tam wojenka się będzie prawdopodobnie toczyła o pierwsze miejsce na liście między ugrupowaniem pana Hołowni a PSL-em. Liderzy, no ktoś z liderów no, musi tą jedynkę dostać, czy dostanie. Tutaj pan Tomczyszyn jest wymieniany z PSL-u, na pewno postać najważniejsza, a z drugiej strony generał Różański, który no, ma chęć, żeby zostać parlamentarzystą, a tu raczej jeden mandat przypadnie tej formacji. No, nie mnie rozsądzać, od tego są władze partii. A kogo pani wolała? Generała czy wicemarszałka? Partii jednej i drugiej. Muszę powiedzieć tak, że ten temat tylko i wyłącznie pozostawię władzom partii, strukturom, które działają w terenie. Kwestia pierwszego miejsca to nie kwestia tego, kogo lubię bardziej, a kogo mniej, tylko kto ma rzeczywiście z punktu widzenia tego sojuszu, który się zawiązał, kto ma rzeczywiście realne szanse na zdobycie mandatu
na pociągnięcie listy. I myślę, że struktury jednej i drugiej partii będą to bardzo uważnie rozsądzać. No, gra jest rzeczywiście ważna. No jest się o co bić, no ten mandat. Jest się o co, prawda? Może nie bić, tylko po prostu dobrze przekalkulować, kto potrafi grać zespołowo bardziej, kto potrafi pociągnąć tą listę, bo to lider ciągnie listę, nie? Tak. Uspójmy się. To na koniec jeszcze, no kampania wyborcza rozkręca się no na dobre. W ostatnich tygodniach nowe postulaty zgłosił Jarosław Kaczyński. 800 zł na dziecko, czyli waloryzacja 500+, darmowe autostrady, lekarstwa dla dzieci do 18 roku życia, dla młodzieży oraz dla osób plus 65, lekarstwa no, za 0 zł. Oczywiście listy będą te lekarstwa ustanowione. Co pani na to? Podobają się pani te postulaty? Znaczy odpowiem tak, panie redaktorze. Ja jestem liberałką, ja mam bardzo wrażliwą duszę, serce, jestem pomocną osobą, ale z punktu widzenia gospodarczego patrzę na to, że ta kampania będzie kampanią na przepychanki, na obietnice, co nie jest dobre. Tak to wygląda. I jestem zwolenniczką wspierania rodziny, ale też nie z automatu. Są różne potrzeby, tak? Mamy rodziny zamożne, dla których to będzie kolejny tornister kupiony, tak? W kolorze jakimś. I są rodziny, które rzeczywiście bardzo, bardzo tego potrzebują. Myślę, że musimy wspierać też te rodziny wielodzietne, gdzie rodzice, mimo tych ogromnych obowiązków związanych z wychowywaniem gromadki dzieci, podejmują też aktywność, aktywność zawodową, bo przecież muszą myśleć też o sobie w perspektywie mijającego czasu. No, ale bezrobocie mamy na poziomie według Eurostatu 3%. Wszystko się zgadza. Niemniej jednak aktywność zawodowa naprawdę bardzo dobrze też służy nam wszystkim. W związku z tym równy podział środków, taki z góry, no niekoniecznie. A to pytam w takim razie. No Donald Tusk proponuje też 800+, ale już od czerwca, żeby przyspieszyć. No wcześniej osoby, które te pieniążki otrzymują, to wyzywał od pijaków, alkoholików. Były to słowa, które oceniam bardzo negatywnie, bo użyliśmy takiego nieeleganckiego określenia pijak, ale to jest osoba, która jest uzależniona. No, piją, ja nie bronię, ale chora. Więc nie możemy też ich tak przeczołgać, że elektorat ten to tylko ten. To po co tak ważny polityk o tym mówi w ogóle? Tak, to jest niesamowite. Być. Ale jeżeli chodzi o to 800+ już od czerwca, no to myślę, że każdy, kto dotknął budżetu, to wie, że budżet ma określone, zapisane ramy, rozdziały. W ramach pewnych, oczywiście. W związku z tym w połowie roku wprowadzenie takiego świadczenia to jest kilkanaście miliardów złotych. Pytanie, skąd? Skąd? Kosztem czego? Ja osobiście jestem zwolenniczką tej pełnej opieki, takiej dostępności, jeżeli chodzi o żłobki, jeżeli chodzi o przedszkola, jest duża poprawa. Trzeba sobie powiedzieć otwarcie. W Zielonej Górze przedszkoli nie brakuje chyba, zakresie, tak? Tutaj tak, liczba dzieci miejsc mają miejsca w stosunku do liczby wniosków pokrywa się. Ale mamy tutaj te potrzeby. W to bym inwestowała. Natomiast tak w środku powiedzenie sobie, że znajdziemy kilkanaście miliardów złotych. Trudne by było. No to dla mnie jest to nierealne, jeżeli patrzymy na budżet całkiem poważnie. Kosztem czego? Pytanie, kosztem czego? No, czekają grupy też na podwyżki, pieniądze. Tak? Te grupy, mówię tutaj o nauczycielach, którym się należy naprawdę podwyżka, po to, żeby nie tylko godniej żyli, ale po to, żeby w ogóle pracowali w tym ciężkim zawodzie. Jako nauczyciel mówię to z całą odpowiedzialnością. Dzisiaj panie pielęgniarki wołają swoje, to też ciężka praca. Potrzebujemy środków dla pracowników MOPS-ów, ciężka praca, wielki obszar odpowiedzialności, tak, bardzo słabe zarobki, więc pomagajmy tam, gdzie rzeczywiście trzeba, ale złotówkę wydając, trzeba ją oglądnąć na wszystkie strony. Takie moje zdanie. Będziemy kończyć. Aleksandra Mrozek, radna Sejmiku Lubuskiego, Samorządowe Lubuskie, była moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.